Bardzo serdecznie witam. Dzisiaj o poranku. Miasto budzi się ze snu. Wpierw obudziła się przyroda. Intensywne śpiewy ptaków w tle są tego dowodem. A potem budzą się ludzie. Budzimy się my. I dla wielu z nas, dla wielu ludzi, dla wielu mieszkańców tego miasta takim naturalnym następstwem przebudzenia się o poranku jest modlitwa. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy o poranku, jest zwrócenie swoich myśli, swoich słów ku Panu Bogu. I myślę, że gdyby można było wyobrazić sobie w jakiś widoczny sposób modlitwę, to ona kojarzy mi się z dymem albo mgłą unoszącą się w górze. I to dzisiaj zasnute chmurami niebo nad oboma częściami Cieszyna jest takim dla mnie wyrazem tego, jak wiele osób dzisiaj o poranku tu w tym mieście właśnie wzniosło swoje myśli ku Bogu w modlitwie. Dzisiejsze słowo wyznaczone na dzisiejszy dzień jest właśnie zachęceniem do tego. Nie bezpośredni sposób wpierw, bo wpierw czytamy z drugiej księgi Mojżeszowej z 20 rozdziału: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. A Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale uczy swoich uczniów wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Boże imię jest święte, Boże imię jest nietykalne, ale jednocześnie tego Bożego imienia mamy prawo używać i wzywać za każdym razem w modlitwie. To jest niesamowity przywilej. Myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielkim przywilejem jest właśnie modlitwa. Kiedy uczniowie Jezusa przyglądali się swojemu mistrzowi, który nieraz był bardzo zmęczony, nieraz był wycieńczony obecnością wielu ludzi, którzy go otaczali, zawsze dziwili się, kiedy Jezus odchodził na bok, odchodził gdzieś najczęściej na puste miejsce, gdzieś na górę, na jakieś wzgórze, a potem wracał z tego wzgórza pełen świeżych sił, świeżej energii. Wiedzieli, że za tym duchowym ładowaniem baterii Jezusa stała modlitwa. Dlatego któregoś dnia podeszli do Niego i po prostu poprosili: Panie Jezu, my też tak chcemy, naucz nas się modlić. To znaczy nie tylko naucz nas gestów, nie tylko naucz nas tego, w czym w ogóle modlitwa jest, ale naucz nas modlitwy takiej, jaką Ty na co dzień przeżywasz. I wtedy Jezus mówi: zwracajcie się do Waszego Boga, Ojcze nasz. Jezus pokazał nam, jak bardzo ważna jest relacja z Bogiem w modlitwie. Jak ważne jest to, by modlitwa nie była tylko i wyłącznie ani obowiązkiem, ani jakimś tylko i wyłącznie rytuałem, zwyczajem, ale Jezus pokazał, jak bardzo modlitwa ma być pielęgnowaniem naszej relacji z Bogiem. Zwyczajną, codzienną czynnością. Tak zwyczajną, a zarazem tak niesamowitą. Bo to właśnie modlitwa daje siłę. Nie nadużywaj imienia Pana Boga. To znaczy, nie używaj imienia Pana Boga bezmyślnie. Nie módl się bezmyślnie, ale w modlitwie miej odwagę otworzyć całego siebie przed Bogiem. Miej odwagę z Panem Bogiem porozmawiać o swoich sukcesach i porażkach. Miej odwagę powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci. Panie Boże, potrzebuję. Panie Boże, przepraszam. Miej odwagę tak zwyczajnie rozpocząć swój dzień i zakończyć go właśnie z modlitwą. Niesamowity przywilej, jaki mamy, modlitwa. Niech nam towarzyszy. Niech nam towarzyszy ta myśl, że zawsze możemy pójść do naszego Ojca w niebie. Po prostu być przed Nim sobą. A On daje nam siłę. A więc życzę tej Bożej siły na dzisiejszy dzień i na każdy następny. Niech imię Boże będzie święte. Niech imię Boże będzie święte w naszych sercach. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Amen.